Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. E, nazywam się Tomasz Krupowicz, e, pracuję w banku BNP Paribas. E, jestem menadżerem w Departamencie Wsparcia Transformacji Energetycznej e, i zajmuję się programami zrównoważonego rozwoju. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o kredycie ekologicznym, o kwestiach technicznych związanych z tym kredytem, jak go uzyskać, na co można go uzyskać, jak w, z perspektywy przedsiębiorcy powinien wyglądać ten produkt, jak na niego należy patrzeć, ale też chciałbym Państwu powiedzieć kilka dodatkowych, przedstawić kilka dodatkowych informacji, kilka uzupełnień jeszcze dotyczących samego audytu, dotyczących naszego wsparcia jako banku, ale też powiedzieć o w ogóle rynku. Rynku od strony właśnie zielonej, od strony transformacji. Od strony tego, czego się należy w najbliższym czasie, w najbliższych latach spodziewać. Więc wygląda to w ten sposób, że najpierw omówimy sobie tło przemian, właśnie na rynku. Później przejdziemy do omówienia kwestii kryzysu energetycznego. Następnie porozmawiamy już o kredycie ekologicznym. No i przygotowanie projektu od strony technicznej będzie tutaj naszym też punktem programu. Właśnie te kwestie związane z audytem. Z technikaliami, jak do tego podejść, jak zrobić to skutecznie. A na końcu, już jak przejdziemy przez cały materiał, omówimy sobie wszystko, co trzeba, to przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że moja prezentacja, moje, moje, moje treści, które będę Państwu przedstawiał, będą już na tyle, na, tyle, na tyle merytoryczne, że wyczerpią w zasadzie zasób pytań. Także zobaczmy. Idźmy dalej. Pierwszy, pierwszy, pierwszy blog, pierwsza seria informacji to właśnie tło przemian. Tutaj skupmy się na tym, jak Unia Europejska w ogóle widzi transformację, w gospodarce, przejście w taką zieloną stronę mocy. Tak zwany Europejski Zielony Ład, na czym on polega? Prezentujemy tutaj na slajdzie informacje o tym, jakie są cele, jakie są założenia, ale też jak do tych celów zamierzamy dochodzić jako Unia Europejska. Także transformacja gospodarki z Unią Europejską będzie przebiegała w taki sposób, że do 2050 roku chcemy uzyskać neutralność klimatyczną, a do 2030 roku 55% neutralność. Tak więc są to bardzo mocno wyśrubowane, jak na nasze polskie warunki, normy, do których musimy, do których musimy dobić. Więc masa, masa pracy przed nami, przed całą gospodarką, to oznacza, że będzie się bardzo dużo działo. Już powstaje szereg regulacji prawnych, o tym też za chwilę parę Słów powiem, które przygotowywać mają nas właśnie do tych celów, do tych założeń. Czemu to jest takie istotne, żeby o tym wiedzieć? Dlatego, że prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo, będziecie Państwo podlegali pod różnego rodzaju zmiany, rygory, będziecie się też musieli z tą gospodarką zmieniać, bo w niej funkcjonujecie. Będzie to bezpośrednio was i waszego biznesu dotyczyło. Kredyt ekologiczny jest. jest jest, 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 jest jednym z rozwiązań, które będą miały nam w tym pomóc w tej całej transformacji. E i za chwileczkę właśnie o nim sobie porozmawiamy, natomiast jeszcze spójrzmy na kolejne elementy, jakie Unia Europejska tutaj wy wykazuje, aby dojść do tych celów. Dostarczenie czystej, przystępnej, cenowo i bezpiecznej energii. Mamy do czynienia dzisiaj ze światowym ubóstwem energetycznym, tak naprawdę. W wielu regionach świata brakuje po prostu energii. W ogóle już w gospodarkach rozwiniętych również brakuje energii, więc trzeba myśleć o tym, aby ta energia była dostępna i przede wszystkim czysta, ponieważ faktycznie dochodzi do rozwoju gospodarczego. Wszystkie systemy teleinformatyczne, które są rozbudowywane bardzo silnie, wymagają bardzo dużych zasobów energii w zasadzie i z dnia na dzień coraz więcej tej energii jest konsumowanej. Spoglądając na realia tak wynikające z możliwości, z zasobów i to, jak produkujemy, produkować energię możemy, w jakiej ilości, to prawda jest taka, że już na dzień dzisiejszy widać, że jeżeli czegoś nie zmienimy, nie zmodyfikujemy też własnych działań i też nie przemodernizujemy troszeczkę tego wszystkiego całego układu w gospodarce, no to nie zaspokoimy tych potrzeb energetycznych, stąd tak naprawdę te wyzwania i próba im sprostania. Kolejnym elementem rozwiązania tego problemu jest budowa i remonty w sposób energooszczędny, tak aby te nieruchomości, które już są budowane, które są wybudowane wcześniej, aby spełniały najnowsze, bardziej rygorystyczne w zasadzie normy, tak aby wiele energii można było na starcie zaoszczędzić. Niestety u nas jest taka sytuacja, że bardzo wiele nieruchomości nie spełnia standardów tych warunków technicznych obecnie obowiązujących. One cały czas są remontowane, cały czas podlegają termomodernizacji, ale to niestety troszeczkę wolno trwa, więc tutaj przed nami, szczególnie w naszym kraju, bardzo dużo pracy w tym obszarze będzie się odbywało. Finansowanie transformacji. Żeby to wszystko było możliwe, aby tą całą naszą przemianę można było zrealizować, no potrzebne są środki finansowe. Też Unia Europejska zabezpiecza przez to środki finansowe, które mają na te cele, na, ma, mają na te cele realizować. Stąd właśnie między innymi kredyt ekologiczny. Unia Europejska również oczywiście widzi, widzi rolę badań i rozwoju przy technologiach. Należy właśnie wspierać badania, rozwój, taki, który, takie badania, które umożliwiają właśnie lepsze metody tej transformacji, więc to jest też element, na który uwaga jest skupiona. Ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności no to jest bardzo poważne wyzwanie, które też przy tym całym rozwoju gospodarczym musi być na uwadze nas wszystkich, dlatego że gospodarka często, niestety rozwój gospodarczy często zaburza tą bioróżnorodność i powoduje dewastację ekosystemów, stąd Unia Europejska ma pełną świadomość jakby tego i takie Założenia zostały też tutaj postawione. Zazielenienie rolnictwa jako kolejny element tych, tych, tych przemian, chodzi też między innymi o skrócenie łańcucha dostaw od pola do stołu, tak aby producenci rolni mogli swój towar bezpośrednio sprzedawać, aby był on jak najmniej przetwarzany, aby był jak najbardziej świeży i o jak najlepszych parametrach, jeżeli chodzi o ekologię. Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną, inteligentną mobilność. Ten punkt jest też strasznie ważny, ponieważ no, czasy są takie, że wszyscy jesteśmy dzisiaj w jakiś sposób zmuszeni do mobilności, przemieszczamy się, dotyczy nas, nas wiele rzeczy, wiele spraw i cała gospodarka oparta na łańcuchach dostaw również jest oparta prawda, o transport, bardzo, bardzo dużo energii idzie w zasadzie w transport, w przemieszczanie. Się. I tutaj też pojazdy elektryczne będą wspierane właśnie ich produkcja, sprzedaż. Też całe systemy ładowania. Trzeba będzie infrastrukturę pod to przygotować, systemy transportu zbiorowego będą rozwijane, tak aby ta komunikacja, czy to miejska, czy, 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 czy międzymiastowa, czy międzykrajowa, aby też umożliwiała właśnie jakieś oszczędności dla środowiska środowiska oszczędności na energii. Dalej, co, co my tutaj mamy? Jest jeszcze element właśnie dotyczący tak naprawdę przemian, transformacji, gdzie mamy do czynienia z terenami, na których duże znaczenie ma wydobycie węgla. Są fundusze, nie są to zbyt duże środki tak naprawdę, ale są fundusze, które mają pomóc przy transformacji, aby właśnie te regiony, które dzisiaj najwięcej korzyści czerpią, na wydobyciu węgla, aby te regiony również mogły troszeczkę przekierować, przemodelować swój funkcjonowania, sposób funkcjonowania gospodarczy, taki, aby, aby, aby można było z tego wyjść bez straty dla, dla ogółu lokalnego społeczeństwa. Zobaczmy, jak wygląda w ogóle sam kryzys energetyczny w Polsce, w Europie, jak on, jak on się odbił na nas. Tutaj slajd teraz prezentuje wzrosty cen energii który miał miejsce. Zielony wykres to jest energia elektryczna, niebieski to jest cena gazu ziemnego. Bardzo mocno tutaj widać, jak gospodarka zareagowała na sytuację wojenną. Też proszę zwrócić uwagę, że te ceny prądu pozostały na tak naprawdę wysokim poziomie i na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy jest to bardzo duże obciążenie, i wszyscy sobie z tego sprawę zdają dla gospodarki. Stąd też takie ukierunkowanie Unii Europejskiej bardzo silne na dokonywanie szeregu właśnie inicjatyw wspierających oszczędność energii. Z prawej strony mamy wykres, który prezentuje, jak wygląda u nas w Polsce produkcja prądu. Aż prawie 70% jest to produkcja z węgla, więc takie parametry w naszej gospodarce przy założeniach, jakie są w Unii Europejskiej przyjęte, oznacza, że mamy bardzo dużo pracy do wykonania. Ale to też jest bardzo duża szansa dla podmiotów gospodarczych uczestniczących na tym rynku, bo te przemianę trzeba będzie wykonać, zrealizować. Więc proszę zwrócić na to uwagę, że 70% energii z węgla to jest naprawdę bardzo duży obszar do działania dla nas. Tylko 21,2% to są odnawialne źródła energii, jeżeli chodzi o produkcję właśnie energii elektrycznej. Co tutaj jest za wykres przedstawiający? Ten, ten wykres obrazuje nam emisję CO2 w naszej gospodarce versus gospodarki innych krajów. Jesteśmy na drugim miejscu, ale to nic dobrego, że to jest tak wysokie drugie miejsce, ponieważ to jest można powiedzieć drugie miejsce od końca, bo tutaj ci, co mają najniższe parametry, tak naprawdę mają najlepiej ułożoną gospodarkę pod kątem takim transformacyjnym. My mamy bardzo dużo do zrobienia, właśnie. To świetnie widać właśnie na tle teraz na tym wykresie na tle pozostałych gospodarek w innych krajach Slajd, który teraz Państwu prezentuję, to tak naprawdę czynniki wyzwania, jakie stoją przed nami w najbliższym czasie, w najbliższych latach, związane właśnie z transformacją, którą, która będzie miała miejsce. Jak to wygląda od strony przedsiębiorcy, jak to wygląda od strony banków, jak to wygląda wszystko od strony rynku. Jeżeli chodzi o samą konkurencyjność na rynku, no to prawda jest taka, że rynek już konsumenci już dawno zaczęli patrzeć na ekologię, na środowisko. Chcą, aby produkty, które nabywali spełniały wszystkie w zasadzie normy, te założenia, te cele, ponieważ im osobiście na tym zależy. Wiadomo, że jest konieczność zachowania pewnego balansu pomiędzy ekologią i ceną. Nie wszystkich stać jest na to, aby kupować produkty jak najbardziej ekologiczne, spełniające jak najlepsze normy, jak najwyższe Normy, niemniej jednak wszyscy mają już tego świadomość i wszyscy do tego dążą. I też Będąc producentem, świadcząc usługi, ma, mogąc wykazać się właśnie uczestniczeniem w tym wspieraniu rozwoju, zmian, przemian i byciem faktycznie jak najbardziej pozytywnym dla środowiska, zyskujemy bardzo dużo wizerunkowo, więc tutaj nie tylko liczy się sam aspekt środowiskowy, który jest najważniejszy tak naprawdę w tym wszystkim, ale również ma to bezpośrednie przełożenie poprzez decyzję, konsumenckie na Państwa y, biznes. Kolejny element tego slajdu, klienci dostawy. Tutaj też tak naprawdę musimy spojrzeć na jedną rzecz. Cały, cała produkcja, system świadczenia usług, to wszystko opiera się również o dostawy. Dostawy potrzebnego sprzętu, dostawy towarów. Cały łańcuch dostaw tak naprawdę jest też elementem, który należy zweryfikować, ponieważ on generuje bardzo dużo na przykład emisji CO2 w transporcie, bardzo duże zużycie energii. Trzeba to też zweryfikować. Cały łańcuch dostaw jest tutaj istotny i też już inne podmioty, które na to zwracają uwagę, mogą się tym legitymować, ale też mają dzięki temu oszczędności, ale i Wpisują się w przyszłe już regulacje, które niebawem też do Państwa dotrą, jeśli jeszcze nie dotarły, w zależności od rozmiaru podmiotów, ale to o tym za chwileczkę powiem. Więc trzeba mieć to na uwadze. Łańcuchy dostaw są bardzo ważnym elementem tych przemian, naszej transformacji. Z punktu widzenia z kolei przedsiębiorstwa. No to wiadomo, że istotne są koszty samej energii, surowców energetycznych, bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ chcecie mieć Państwo też zabezpieczone dostęp do, do, do energii, aby cały czas na przykład mogła być produkcja prowadzona. Więc też to jest bardzo istotne, aby zwrócić na to uwagę, żeby tych łańcucha dostaw energii z kolei czasem nie, 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 nie zostało nie zostało to przerwane dostaw energii. Więc tutaj tych wyzwań jest. jest, jest jest sporo, inwestorzy i rynki finansowe. Jak to wygląda z strony rynków finansowych? Tak naprawdę w bankowości już my zaczęliśmy zwracać bardzo mocną uwagę na to, z kim pracujemy, z kim współpracujemy, ponieważ my też podlegamy, przyjęliśmy takie założenia podlegamy weryfikacji nasze działania podlegają weryfikacji pod kątem właśnie ekologii. To, komu udzielamy finansowania, na jakie cele, jest bardzo ważne. Będziemy wykluczać sektory, już wykluczamy sektory, które... Tak naprawdę nie pomagają środowisku, przeszkadzają, trują środowisko. Nie będziemy współpracować z dostawcami takich usług, nie będziemy z dostawcami towarów takimi współpracować i to dotyczy już większości tak naprawdę tych największych firm, że zwraca się na to wszystko uwagę, ponieważ już jest to raportowane. Sprawdzamy, weryfikujemy, oceniamy, Liczymy. To nie jest tak, że ktoś idzie w tą stronę, ma jakieś swoje założenia tylko i wyłącznie, które fajnie jest realizować, tylko to wszystko już jest raportowane. Już na ten moment, już na ten dzień to już wszystko jest raportowane. Liczymy, sprawdzamy, weryfikujemy. Wyciągamy wskaźniki z tego. Więc to już się dzieje tak naprawdę i tylko z czasem będzie to dotyczyło coraz szerszego grona przedsiębiorców o działających na coraz mniejszą Skalę. Dzisiaj dotyczy największych, później będzie dotyczyć średnich, a później będzie dotyczyć mniejszych, więc trzeba już dzisiaj o tym wiedzieć i dzisiaj się do tego przygotowywać. Liczymy ślad węglowy z naszych delegacji, jeżeli mamy podróże służbowe, sprawdzamy jak one są realizowane, w jakie odległości, jakimi środkami transportu się to odbywa i to wszystko daje możliwość właśnie sprawdzenia, jaki jest generowany tutaj ślad węglowy z tego typu zdarzeń. Samochody służbowe, na ile one się przydają, nadają się do recyklingu. Te wszystkie elementy są już weryfikowane, już dzisiaj to wszystko działa, już to wszystko funkcjonuje. Większość firm jeszcze o tym nie wie lub może o tym słyszało, ale jest, jest duża część podmiotów, która już została objęta tego typu działaniem i jest to już weryfikowane, raportowane i sprawdzane. Także pamiętajcie Państwo, że te zmiany też do Was dotrą i trzeba będzie się. Do tego odnieść i do tego przygotować. Te wszystkie programy, właśnie finansowania proponowane przez Unię Europejską, wspierane przez Unię Europejską finansowo, mają właśnie na celu pomóc przedsiębiorcom w przejściu przez tą transformację i należy to na to w ten sposób patrzeć. To nie jest tylko tak, że dzisiaj możemy otrzymać dotacje na kupno maszyny, urządzenia, bo tu i teraz fajnie pomoże nam przy rozwoju naszej działalności. Należy na to patrzeć w ten sposób, że jeżeli chcemy funkcjonować na rynku, to za chwileczkę będziemy mieli problemy z eksportem, ponieważ odbiorca po drugiej stronie, gdzieś w innym kraju, w Niemczech czy we Francji, będzie oczekiwał od nas przedstawienia certyfikatów, które pokażą w jaki sposób produkujemy właśnie, czy zgodnie z, z poszanowaniem do środowiska, czy produkujemy nasze towary. Także za chwileczkę to przyjdzie do nas od tej strony właśnie, że że będziecie Państwo chcieli być dostawcą usług dla dużego podmiotu na terenie Polski. Okaże się, że on też będzie Was weryfikował pod kątem właśnie spełniania tych norm środowiskowych. To już ma miejsce, więc po to są te wszystkie programy, nie po to, aby na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie kupić jakąś maszynę i urządzenie i rozwinąć sobie biznes, zwiększyć obroty, tylko po to, aby właśnie się przygotować do tego, co nadchodzi, bo później zawsze jest tak, że za 5.12 jest już za późno. Więc dzisiaj jeszcze mamy na to czas, możemy działać, więc warto z tego korzystać. Ale po to o tym wszystkim mówię, abyście Państwo wiedzieli, że to kredyt ekologiczny jest tylko elementem szerszej całości, która właśnie się do nas zbliża i nadchodzi. Więc tak należy właśnie na to patrzeć. Proszę zwrócić uwagę na kolejny element prezentowany na slajdzie: regulacje. Tutaj jest mowa. Mowa o zielonej taksonomii na przykład. Unia Europejska właśnie wprowadziła regulacje, które wskazują, w jaki sposób należy właśnie wyliczać te wszystkie elementy, te wskaźniki z własnej działalności, o których mówię. Również wasi dostawcy, jeżeli Wy jesteście dostawcami, to Wy również jesteście lub będziecie elementem tej taksonomii, tych wskaźników, wyliczania tych wskaźników. Jeśli dostarczacie towar, to odbiorca towaru będzie musiał Względnić Wasz podmiot w swoich wskaźnikach. Więc tak, tak to wygląda, że wszyscy będziemy w tym uczestniczyć już niebawem. Stąd trzeba się do tego przygotować już dzisiaj. Stąd właśnie te programy wspierające transformację energetyczną w naszym kraju. A jak widzieliście z poprzednich slajdów, u nas akurat do zrobienia jest bardzo dużo. Tutaj widzimy na slajdzie programy, które... Które, które mają wspierać właśnie przemiany. Z prawej strony Fenix, FENG, fundusze regionalne, KPO, wspólna polityka rolna, 372 miliardy aż na cele zielone z takiego 800 miliardowego budżetu, sporo środków. Cały czas są opracowywane nowe programy wspierające. Bad gospodarstwa krajowego cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi narzędziami finansowania lub dającymi gwarancje właśnie w biznesie, aby można było ten biznes rozwijać. Więc jest sporo środków. To wszystko będzie do wydania. Trzeba to wydać. Ktoś musi to wykonać, zrealizować. To jest bardzo duża szansa faktycznie dla naszej gospodarki, aby uczestniczyć w tych przemianach. Ale od takiej strony. Rozwoju naszych firm, abyśmy w tym uczestniczyli w taki sposób, abyśmy z tego korzystali, nie tylko się do tego dostosowywali, ale z tego korzystali również materialnie. Przechodzimy już do kredytu ekologicznego, ale i też dwa słowa o innych produktach, które, które, które tutaj się pojawiają przy okazji. Z lewej, z lewej strony. Mamy informację o y, kredycie z gwarancją Biznes Max Plus. Jest to program planowany do wdrożenia od y, przyszłego roku, więc y, kryteria są w tym momencie jeszcze ustalane. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje y, kredyt z gwarancją Biznes Max. Tutaj mamy wersję Plus. Dzisiejszy kredyt z gwarancją to jest produkt mający na celu zabezpieczenie takiego finansowania udzielanego przedsiębiorcom, aby banki mogły dawać wyższe kwoty, na przykład kredytu bez zabezpieczeń w nieruchomościach, przy obrotówkach, lub też aby banki mogły bezpieczniej inwestować w przedsięwzięcia inwestycyjne, w przypadku również kredytów zabezpieczonych, ale to po stronie przedsiębiorcy jest jeszcze. Tutaj Tutaj na dzień dzisiejszy taka zaleta, że jest dopłata do odsetek, które przedsiębiorcy Państwo, jako przedsiębiorcy, płacicie z tytułu uzyskania takiego kredytu z gwarancją. BGK na dzień dzisiejszy wypłaca przez 3 lata, w zasadzie za okres 3 lat, stara się zrównoważyć koszt odsetkowy tak, aby Was to finansowanie nic nie kosztowało, 8% w pierwszym roku i po 4% w dwóch kolejnych latach. Taki jest poziom wsparcia na dzień dzisiejszy. Od nowego roku BGK planuje dotacje do kapitału w ramach tego programu, więc tam do 20% w zależności od okoliczności. One są jeszcze w tym momencie te okoliczności ustalane i będzie to skalowane, ale do 20% dopłata do kapitału jest planowana. Takie są na dzień dzisiejszy wstępne założenia dla tego produktu. U dołu z prawej strony widzimy jeszcze informacje o kredycie technologicznym. Tutaj nabór właśnie się zamknął do 31 maja yy, trwał. Na na wnioski na kredyt technologiczny, to był kredyt też skupiony na, skupiający się na rozwoju firm, rozwoju przedsiębiorstw, tak aby doprowadzić do, 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 do znaczących zmian, w które, które będą oparte na przykład na jakiejś nowej usłudze, opartej na nowej technologii, więc był taki program wspierający rozwój, nie chodziło tylko o zwiększanie mocy przerobotowej, w oparciu o jakieś już istniejące wartości, które dają moc odtworzeniowe, tylko o, o, coś, o wprowadzenie czegoś nowego w przedsiębiorstwie. Ten kredyt technologiczny jest już za nami, to była ostatnia jego edycja, ale czemu o nim mowa? Ponieważ dzisiejszy kredyt ekologiczny, który tutaj jest, widzimy na górze z prawej strony, tak naprawdę on ma być trochę kontynuatorem tego kredytu technologicznego, ma przejąć też szereg, Szereg szereg zadań, które na kredycie technologicznym spoczywały, i on ma się stać takim narzędziem bardziej uniwersalnym, bardziej dopasowanym do potrzeb przedsiębiorców. Nie wybiórczo, a szerzej w zasadzie dostosowanym. I stąd dziś mamy już kredyt ekologiczny, planowane były dwa nabory. Na ten rok. Jest jeden nabór, który uruchomiony zostanie od 13 czerwca. Mamy tutaj tryb konkursowy, więc będziemy mieli listę rankingową, która będzie mówiła, które projekty będą zakwalifikowane do tego, do tego konkursu, do dofinansowania, do, do, do premii ekologicznej. No i już będziemy przechodzić właśnie do kredytu ekologicznego. Sam nabór. Tak jak powiedziałem, jeden nabór w tym roku. Ogłoszenie nastąpiło 24 maja 13 czerwca rozpoczęcie, 17 sierpnia zakończenie naboru wniosków. Alokacja 660 milionów złotych. To oznacza, że to jest kwota, 660 milionów jest to kwota na wsparcie dotacyjne, na wsparcie dotacyjne przedsiębiorców. Jeżeli projekty realizowane będą kwalifikowały się średnio do 50% dotacji, do 50% wsparcia, to możemy zauważyć, że projekty na te miliard 300 milionów złotych będą faktycznie się kwalifikowały na, do dopłat. Kiedy konkurs może jeszcze zostać wstrzymany yy, przed czasem? Wtedy, kiedy na przykład... Alokacja już będzie, że tak powiem, zagrożona, co oznacza, zgodnie z dokumentacją z regulaminem, że 200% jakby w już na konkurs wniosków się pojawi. Co to jest te 200%? 200% tak naprawdę to jak powiedziałem, jeżeli miliard 300 należy sobie tak policzyć, jeżeli miliard 300 mamy w projektach, które faktycznie mają potencjał do objęcia do, dotacją, no to należy się spodziewać, że dwa miliardy 600, no to już może wyczerpać ten tak, tak, tak lekko licząc, wyczerpać ten poziom 660 milionów złotych. Przewidziany na dopłaty i wtedy nabór faktycznie się zamknie, ponieważ warunkiem zamknięcia wcześniejszego jest właśnie w dokumentacji wpisane 200% przekroczenia tej alokacji, czyli zabezpieczenia 200% tej, 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 tej kwoty. Miał być ten drugi nabór, ale on został przesunięty. Jeszcze nie ma ogłoszenia o następnym, właśnie terminie, ale będzie to z początkiem, właśnie roku 2024. I dobrze, że tak się stało, tak naprawdę, ponieważ to jest nowy program. Wiele osób na rynku nie miało świadomości, jak się w nim odnaleźć, jak podejść do audytu, jak to zrobić. BGK pracowało bardzo silnie nad ustaleniem warunków tego konkursu do samego końca praktycznie, więc przy pierwszym konkursie należy się spodziewać, że będzie jeszcze sporo błędów gdzieś realizowanych, ponieważ bardzo dużo firm, które realizują te wnioski o dotacje, jeszcze będzie popełniało jakieś przy pierwszej edycji konkursu zapewne błędy. A druga edycja konkursu, jeżeli powiem w ten sposób, po pierwszej edycji konkursu będzie okres na ocenę wniosków. BGK przewiduje, że 60 dni będą oceniać wnioski, w kolejnych 10 dni opublikują listę rankingową. I teraz, gdybyśmy mieli od razu idący, jak wcześniej planowane to było, drugi konkurs to Państwo nawet byście nie wiedzieli, że się nie zakwalifikowaliście do na przykład pierwszego naboru i drugi nabór by Wam uciekł. Jeżeli teraz drugi nabór jest odsunięty trochę w czasie, to jeżeli byście się nie zakwalifikowali w pierwszym naborze, wtedy będziecie o tym wiedzieć i od razu wejdziecie do drugiego naboru, bo będziecie mogli tak zrobić. Więc masa podmiotów czekałaby na rozstrzygnięcia z pierwszego konkursu, nie wchodziłaby w drugi nabór, oczekując na, na wyniki listy rankingowej, ponieważ nadal byliby w konkursie, a drugi nabór by po prostu sobie przeszedł, minął. I w zasadzie tylko podmioty, które nie, nie, nie zdążyły z dokumentacją dla pierwszego naboru, pojawiłyby się w drugim naborze. Stąd w zasadzie mądrze przesunięto ten drugi nabór na właśnie początek 2024. Pierwszy nabór się skończy, będą rozstrzygnięcia, będziemy widzieć, kto otrzymał, kto nie otrzymał środków finansowych. Można będzie poprawić błędy. Przejść wtedy już do nowego naboru z nowymi siłami. Też należy pamiętać o jednej rzeczy, że może się coś w międzyczasie zmienić i my wiemy, że to się zmieni, ponieważ BGK chce też uelastycznić się troszeczkę, podejść w stronę, wyjść w stronę przedsiębiorców w taki sposób, aby te produkty, aby te założenia o finansowania były bardziej dostępne, bardziej przystępne bardziej atrakcyjne. To też y, trzeba wziąć pod uwagę. A dlaczego? A dlatego, że ten produkt tak naprawdę jest y, złożony i skomplikowany. On nie jest y, taki prosty, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Za chwilę o tym powiem, parę słów i do tego przejdziemy. Slajd prezentuje podstawowe tak naprawdę założenia, podstawowe parametry. Jaki jest cel? Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury kompleksowe podejście do poprawy efektywności energetycznej. Kompleksowe, co to znaczy? Za chwileczkę o to też omówimy. Dla kogo? dla przedsiębiorstw sektora MŚP, Small Midcap i Midcap. Mamy do czynienia właśnie z nowymi pojęciami w tej perspektywie unijnej, jeżeli chodzi o rozmiar przedsiębiorstwa. MŚP, dobrze Państwu znane, obszar, w którym działacie. Small Midcap, Midcap kategoria, która tak naprawdę określa przedsiębiorców, można powiedzieć w skrócie do 3000 tysięcy osób zatrudnionych i Midcap to są właśnie już podmioty ze względu tylko i wyłącznie kwalifikowane ze względu na liczbę zatrudnienia już niezależnie od obrotów, więc mogą to być duże podmioty do 3000 osób zatrudniające, więc jeżeli spojrzymy na to, do kogo jest kredyt ekologiczny adresowany, kto może być beneficjentem, to w zasadzie wszystkie podmioty, które, które tutaj zatrudniają nie więcej niż 3000 osób, właśnie w kategorii są one ujęte MŚP i Small mid -cap i Meetup. Kategoria inwestycji. Efektywność energetyczna procesów produkcyjnych i termomodernizacja, inwestycje w oze na własny użytek, jeśli wynika z audytu. Co to wszystko oznacza? Efektywność energetyczna procesów produkcyjnych. Tutaj mamy na myśli modernizację linii, na przykład produkcyjnych. Mamy urządzenia, które pracują, współpracują ze sobą, działają. One generują pobory energii. Mogą to być urządzenia pracujące od iluś lat, wykonane w jakichś standardach wcześniej. Wiadomo, że dzisiaj wszystko się zmienia bardzo szybko. Gospodarka pędzi do przodu, produkcja też maszyn, urządzeń, robotów postępuje. Dziś mamy do czynienia z miesiąca na miesiąc, praktycznie z nowymi rozwiązaniami i stawianie nowej dzisiaj linii produkcyjnej zawsze będzie się wiązało tak naprawdę z dużymi oszczędnościami, ze wzrostem <coughs> ze wzrostem wydajności. Więc tutaj ten produkt, kredyt ekologiczny, również jest właśnie przeznaczony na modernizację linii produkcyjnych, ale też oczywiście na termomodernizację, na przykład budynków, w których ta produkcja jest realizowana. Jeżeli mamy jakieś nieruchomości, które nie spełniają aktualnych standardów technicznych, są wykonane przed wieloma laty i nie podlegały modernizacji to na dzień dzisiejszy kredyt ekologiczny może objąć właśnie modernizację termiczną tych budynków, wymianę właśnie stolarki, docieplenie, te wszystkie elementy instalacyjne, które wiążą się z przepływem nie wiem, powietrza, chłodzeniem, ogrzewaniem jednostki właśnie grze, grzewcze, maszyny można tutaj wymienić właśnie w ramach całych tych linii produkcyjnych. Także proszę zobaczyć, że całe... Praktycznie infrastruktura firmy, przedsiębiorstwa podlega, można powiedzieć, pod, 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 pod działania kredytu ekologicznego. No i jeszcze OZE. Temat bardzo popularny u nas w kraju. Jeśli wynika z audytu, to jest ważna, właśnie, bardzo informacja, to może być realizowany ten, 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 ten projekt opierający się na OZE wyłącznie, na OZE lub OZE jako element element projektu. Projekt może być złożony z jednego, z dwóch, z trzech elementów, pięciu, obojętnie. Nie ma tu wskazań żadnych. Wskazanie jest jedno. Projekt ma zawierać w sobie elementy wynikające z audytu właśnie energetycznego, który wskaże to, co jest potrzebne do zmodernizowania firmy, tak, aby, aby, aby uzyskać założenia programu. A jakie są założenia? Takie jak warunek dostępu, a mianowicie oszczędność energii pierwotnej na minimalnym poziomie wynoszącym 30%. Energia pierwotna. I ten poziom 30%. Może się zdarzyć, że samymi maszynami, wymianą ich, nie uzyskamy takiej oszczędności. Będzie trzeba zrealizować termomodernizację. Jeśli faktycznie wynika z audytu, to jest ona obowiązkowa. Jeśli chcemy uzyskać oszczędność na energii pierwotnej, możemy posłużyć się też montażem instalacji fotowoltaicznej, na przykład, która. Nam w tym pomoże w redukcji tego wskaźnika, bo ona ta instalacja fotowoltaiczna ma bezpośredni wpływ na sposób wyliczania właśnie tej energii pierwotnej. Przy kredycie ekologicznym ma to właśnie znaczenie. Jak wygląda kwestia premii? Dofinansowanie to jest od 25 do 80%. Kosztów kwalifikowalnych. To jest bardzo ważna informacja, bo co jest kosztami kwalifikowalnymi, zaraz powiem. Różnie z tym bywa. Jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, złożony produkt, więc za chwileczkę o tym powiem parę słów ale od 25 do 80% kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo w ramach rozporządzeń pomocowych, które są widocznione w tzw. siódmej sekcji GBR. Też parę słów za chwilę o tym powiem. Na co możemy przeznaczyć właśnie te środki finansowe pochodzące z kredytu ekologicznego, już Państwu mówię. Wcześniej już zacząłem o tym mówić, ale slajd, który tu prezentuję, pokazuje, pogrupuje te elementy, tak jak dokumentacja BGK je grupuje. Czyli nabycie środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu, ale z wyłączeniem nabycia nieruchomości. Możemy kupować urządzenia, maszyny, ale nie nieruchomości. Zakup nieruchomości, rozbudowa nieruchomości nie wchodzą w grę. Może być przebudowa, oczywiście, jeżeli wynika z audytu konieczność przebudowy w takim zakresie, aby właśnie uzyskać te oszczędności na energii, zużyciu energii pierwotnej, ale nie może to być rozbudowa, to jest bardzo ważne, czyli nie możemy pod pretekstem, Tekstem modernizacji, termomodernizacji, dokonać rozbudowy. Nie możemy budować, rozbudowywać, nie możemy kupować nieruchomości, możemy ją modernizować. Tak? zakup robót i materiałów budowlanych służących realizacji inwestycji ekologicznej. No, siłą rzeczy, żeby zrealizować pracę, to musimy je wykonać i przy użyciu określonych materiałów, więc środki właśnie te potrzebne do realizacji celu jak najbardziej są kosztami kwalifikowalnymi. Wartości niematerialne i prawne oczywiście. No, usługi doradcze, tutaj też ten koszt jest kosztem kwalifikowalnym i też jest możliwość do finansowania audytu w ramach programu Kredyt Ekologiczny. My, jako bank BNP Paribas, również mamy swoje opcje wsparcia, właśnie wykonania audytu. W ogóle mamy też bardzo silne wsparcie merytoryczne przy realizacji kredytu ekologicznego, jeżeli chodzi właśnie o ocenianie tych potrzeb do audytu, ale to za chwileczkę parę zdania na ten temat jeszcze powiem. Jakie przedsięwzięcia mogą służyć właśnie poprawności, poprawności poprawie efektywności energetycznej. Izolację właśnie instalacji przemysłowych, termomodernizację, remonty budynków, wymiana urządzeń, jak już wspomniałem, instalacji, magazyny energii można instalować, tak aby zapewnić Wam na przykład ciągłość produkcji, ciągłość dostaw Wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia zmierzające do ograniczeń strat sieciowych, no i inne przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, więc jest tak naprawdę cała masa czynności, które, które są prac, które są objęte tym kredytem ekologicznym, wszystko, co da nam korzyść taką objawiającą się oszczędnością energii. Co jest ważne, jak już wcześniej wspomniałem, kredyt ekologiczny jest to produkt, który. Jest w trybie konkursowym realizowany, więc lista rankingowa jest strasznie ważna tutaj. Aby się na niej pojawić, projekt musi spełniać, projekt musi spełniać takie najwyższe możliwe parametry spośród innych projektów, które go do tego zakwalifikują. Jak to jest liczone? A mianowicie, ile środków finansowych jest potrzebnych na uzyskanie tego efektu, który deklaruje. Że uzyskamy. Liczy się tak naprawdę efektywność ekonomiczną na tym projekcie. Czyli jeżeli założymy sobie wykonanie iluś tam prac i będzie to nas kosztowało jakiś x środków, no to jeżeli ktoś wykona mniej tych prac, ale uzyska ten sam efekt oszczędności i przez to poniesie niższe koszty, to wiadomo, że on zyska lepszą punktację. O czym to mówi nam tak naprawdę? A mówi o tym, że najważniejszy przy, najważniejszym przy kredycie ekologicznym jest audyt energetyczny. Audyt energetyczny jest podstawą do wszystkiego, aby uzyskać właśnie wsparcie, aby pojawić się na liście rankingowej. On jest kluczowy dla realizacji tego właśnie projektu. Nie można tego zaniedbać. Od samego początku trzeba to bardzo dobrze, w sposób przemyślany przygotować. Państwo się w audycie Energetycznym, de facto będziecie musieli go skorelować z wnioskiem o dofinansowanie i będziecie się musieli zadeklarować do utrzymania, uzyskania pewnego efektu, jakichś wskaźników, i te wskaźniki będą musiały być też utrzymane później w projekcie. Więc audyt energetyczny to jest coś, co jest kluczowe, jego poprawność, jego ważność jest kluczowa dla całego projektu. I my, jako bank BNP Paribas, mamy tutaj swoje bardzo mocne kompetencje w tym obszarze. Posiadamy zespół do spraw transformacji energetycznej, zespół ekspertów, którzy właśnie zajmują się wsparciem przedsiębiorców w ustalaniu tego zakresu, który jest potrzebny do transformacji. Nasz zespół działa już od lat na rynku. To nie jest jednostka organizacyjna, która powstała dzisiaj, wczoraj pod potrzeby kredytu ekologicznego. My od dawna wspieramy przedsiębiorców właśnie w transformacji energetycznej. Stąd mamy już współpracę na rynku z firmami audytorskimi, która jest owocna i bezproblemowa, tak można to nazwać. Więc jak pojawił się kredyt ekologiczny, to on się idealnie w zasadzie wpisuje w nasze dotychczasowe działanie, w nasze kompetencje w tym obszarze, kompetencje naszego banku. Więc myśląc o współpracy w kredycie ekologicznym, zachęcam dlatego Państwa do współpracy, współpracy właśnie z nami, ponieważ tak jak powiedziałem, my już jesteśmy od dawna przygotowani na ten program. My już od dawna realizujemy tego typu cele. Od dawna współpracujemy z przedsiębiorcami i pomagamy właśnie w realizacji tych wymogów, które tutaj niesie z sobą kredyt ekologiczny. Mamy do tego specjalny zespół do Państwa dyspozycji. Dlatego zachęcam właśnie do współpracy z nami, ponieważ ta współpraca jest kluczowa. Przedsiębiorca chcąc korzystać z kredytu ekologicznego, z programu, z dotacji, z tej dopłaty nazywanej premią ekologiczną musi uzyskać w banku kredyt z własnych środków, chcąc wykonać inwestycje, tylko i wyłącznie nie posiłkując się środkami pochodzącymi z kredytu bankowego, nie będziecie Państwo mogli skorzystać z kredytu ekologicznego. Jak sama jego nazwa wskazuje, jest to kredyt ekologiczny. Czemu tak jest to zorganizowane? No to dlatego, że my jako bank będziemy takiego przedsiębiorcę wnioskującego o kredyt ekologiczny musieli zweryfikować pod kątem właśnie finansowym, aby wiedzieć, że ten projekt masz Szansę na realizację, to przedsiębiorca musi być podmiotem posiadającym płynność finansową. Dzisiaj środki unijne chce się wydawać również bezpiecznie. Więc, z punktu widzenia Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem tych środków, który organizuje ten program, jest instytucją zarządzającą, jakby tym programem, dystrybującą te środki pochodzące na premię. Ekologiczne, to Bank Gospodarstwa Krajowego chce mieć pewność, że przedsiębiorca, który uzyska to finansowanie, zrealizuje ten produkt, utrzyma te efekty, będzie działał na rynku. Dzięki temu, że współpraca jest z bankami komercyjnymi podjęta przez BGK, to my jako banki komercyjne weryfikujemy zdolność kredytową przedsiębiorcy. Jeszcze za chwileczkę o tym powiem parę zdań. I po takiej weryfikacji Bank Gospodarstwa Krajowego już może skupić się tak naprawdę tylko i wyłącznie na ocenie samego projektu, czy on jest dobrze zrealizowany, czy on jest dobrze przygotowany. Więc to jest szalenie ważne, aby właśnie wybrać dobry bank do współpracy, który przy okazji Państwu jest w stanie faktycznie pomóc w realizacji tego kredytu. Wybrać i tak trzeba. Ale jak już wybierać bank, to wybrać bank, który będzie z Wami współpracował, a nie bank, z którego tylko i wyłącznie skorzystacie w ramach promesy kredytu ekologicznego. Wybierzcie bank, który jest w stanie z Wami współpracować, czyli BNP Paribas, ponieważ, tak jak powiedziałem, mamy swoje spore kompetencje w tym obszarze. Kwalifikowalność wydatków. Następny slajd pokazuje bardzo ważne informację, do której już nawiązałem. Poprawność dokumentu audytu oraz zgodność inwestycji z wymogami działania musi zostać ocenione pozytywnie, jeżeli zostanie ocenione negatywnie, bo uznane zostanie, że audyt został zrobiony nierzetelnie, nieprawidłowo, jest błędny, ma błędne założenia, to proszę pamiętać, że Cały Wasz wniosek zostanie odrzucony. Tu nie będzie korekty. Jeżeli dokument kluczowy będzie błędny, na błędnych założeniach oparty, to nie ma możliwości wyciągania z niego wyliczeń, opierania się na jakichś wskaźników, przyjmowania założeń, że za dwa lata będę miał nadal jakiś poziom oszczędności utrzymany, taki, a nie inny. Jeżeli jest błędny audyt, źle przygotowany, Wasz projekt zostanie odrzucony. Dlatego na samym początku powiedziałem, że audyt, Akurat tu jest kluczowy i należy na niego zwrócić szczególną uwagę. Bez dobrze przygotowanego audytu będziecie Państwo mieli spore problemy po prostu. To nie jest tak, że uda się uzyskać Dofinansowanie i, i fajnie, i to wystarczy. Dlaczego nie, nie wystarczy? A właśnie dlatego prezentuję tutaj kolejny slajd, który mówi o tym, że okres trwałości projektu to są trzy lata w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP, dla Small, MidCap i MidCap 5 lat. Warunki, które wskażecie, przyjmiecie we wniosku o dofinansowanie, te, te kryteria, do których się zadeklarujecie. One musi, muszą być utrzymane przez okres 3 lub 5 lat. Więc y, naprawdę ten audyt jest kluczowy, bo będziecie za to wy odpowiadać. Ktoś, kto zrobi audyt, y, zrobi go y, i tyle. Ktoś, kto napisze wniosek, napisze go. Dostaniecie y, dofinansowanie, y, znajdziecie się na liście rankingowej na przykład, ale później wskaźniki w razie kontroli będziecie y, Państwo wymusieli musieli y, wykazać ich, y, ich y, utrzymywanie. Jeżeli nie wykażecie utrzymywania tych wskaźników, w rażących przypadkach wiadomo, że będą poważne problemy, jeżeli dojdzie do takich naruszeń, które wcześniej nie zostały wychwycone, no to BGK skoryguje Was do zera. W zasadzie, ale jeżeli dojdzie do jakiejś korekty na tych wskaźnikach, po prostu coś, coś, coś nie wyszło, coś w jakiś tam drobny sposób zostanie skorygowane, no to będzie to też miało swoje przełożenie na tej premii ekologicznej, którą otrzymacie. Będziecie mieli ją skorygowaną i dojdzie do jakiegoś zwrotu częściowego. W zależności od poziomu, to będzie proporcja wyciągnięta i na podstawie tej proporcji będzie to skorygowane. Tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o utrzymanie wskaźników. Możliwy jest jeszcze, wiadomo, rozwój tej firmy. Firma z czasem może się rozwinąć, zwiększyć sprzedaż. Będzie to ze sobą ciągnęło tak naprawdę wzrost również poziomu zużycia energii. Tutaj BGK. Podchodzi do tego rozsądnie, nie elastycznie, ale rozsądnie. Co to znaczy? To znaczy, że nadużycia na pewno będą wyłapywane, będą na to bardzo mocno zwracać uwagę. Jeśli przy ocenie po trzech latach, w ciągu trzech lat wskaźników wyjdzie, że doszło do zmian, przedsiębiorca będzie tłumaczył się wzrostem produkcji, to zostanie to dokładnie sprawdzone. Będzie trzeba wykazać się dokumentacją potwierdzającą to, że ta produkcja w tym obszarze faktycznie, Wzrosła i, i że ta proporcja została zachowana. Będą badać te proporcje. Także tutaj nie wystarczy tylko wskazać wzrost produkcji, ale też będzie proporcja sprawdzana. Także należy o tym pamiętać. Co jest, co jest, co jest, jeszcze, co jest jeszcze w tym wszystkim ważne? E, jakie są wymogi działania? Trzeba ich pilnować, po prostu tych wymogów e, działania. E, termomodernizacja posiadanych budynków jest obligatoryjna, należy o tym pamiętać, jeśli wynika z audytu. Jeśli budynki są w świetnym stanie i nie wymagają, audytor wykona audyt, bo audyt musi być wykonany. To nie może być tak, że jest ok, mam normy e, e, techniczne spełnione, nie wykonuję audytu. Nie, audyt musi być wykonany. Tylko jeżeli on nie wykaże, że ta część budynkowa nie wymaga modernizacji, OK, możemy tego nie wykonywać. Jeśli wykaże, że wymaga modernizacji, ona musi być obligatoryjnie wykonana. Możemy dokupić urządzenia, możemy dokupić maszyny, wymienić linię produkcyjną, ale termomodernizacja, jeśli. A dokument audytu ją wykaże, musi być wykonana. Co jeszcze warto zapamiętać? Modernizacja infrastruktury daje nam efekt inwestycji, może nam dać efekt inwestycji początkowej. To jest bardzo ważne. Za chwileczkę, parę słów do tego trzeba będzie powiedzieć, ponieważ to warunkuje poziom dotacji, jaki, jaki możemy uzyskać, poziom premii ekologicznej. Dodatkowe działania wykraczające poza rekomendacja audytu, stanowiące maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych, mogą być zaakceptowane. Ale jeśli wpisują się w zielone cele, to nie może być 15% na coś innego. To jest 15% również na zielone cele. Ale radzę mieć jedną rzecz z tyłu głowy, jeżeli się robi taki wniosek o dofinansowanie że gdyby okazało się na etapie y, analizy projektu, że y, audytor, y, że komisja uzna jakiś wydatek, jakiś koszt za niekwalifikowany, y, to dobrze by było mieć pewien bufor y, w tym wniosku, aby on został y, gdzieś przeniesiony do innej grupy kosztów. Y, jeżeli będziemy mieli więcej niż 20% kosztów uznanych za niekwalifikowalne w wyniku weryfikacji naszego projektu to po prostu projekt zostanie odrzucony do 15% kosztów koszty niekwalifikowalne mogą jeszcze zostać po prostu wyłączone z projektu projekt będzie skorygowany i i nic nam się tutaj jeszcze specjalnie nie stanie, będziemy mieli po prostu zmienione parametry pro, projektu i też mniejsze trochę dofinansowanie. Natomiast ten bufor, tych 15%, to jest troszeczkę w innym miejscu, należy na niego patrzeć, mianowicie już na prace, które pokazuje audyt, bo to, co wyjdzie spoza audytu, co się okazałoby nie do końca potrzebne albo nadmiarowe w audycie by było, wybrane, możecie się, nie wiem, porozumieć z audytorem, a BGK to zauważy i stwierdzi, że no coś tutaj nie gra, jednak może coś Wam tam skorygować jeden element, nie będzie wymagało to akurat odrzucenia całego audytu, tylko wyłączy Wam jeden element. Jeżeli ten jeden element jeszcze będzie się mieścił w jakichś 15%, no to zauważcie proszę, że on nadal będzie jeszcze spełniał te zielone cele i nadal będzie kosztem kwalifikowalnym yy, poza audytem, nadal będzie w projekcie się mieścił, nadal będzie dotowany i nadal będzie wszystko w porządku, więc należy pamiętać o tym, że warto spojrzeć na te 15% jako na pewien bufor na ewentualne korekty i poprawki, jakby coś tam jednak nie wyszło. Także radzę mieć to z tyłu głowy po prostu. Inwestycja początkowa, o tym wspomniałem. Czemu ona jest taka, taka ważna i co to takiego jest ta inwestycja początkowa? Inwestycja początkowa tak naprawdę jest to um, doprowadzenie do przykładowo rozwoju firmy w taki sposób aby została wyprodukowana został wyprodukowany nowy produkt, stworzona nowa usługa, stworzono nowy nowy proces produkcyjny, przeorganizowano firmę coś co ma efekt takiego nowego dla przedsiębiorstwa to nie jest zwiększenie ilości produktu już produkowanego. To jest zmiana tego produktu, ale to jest inwestycja początkowa. Natomiast i to jest ważne w kredycie ekologicznym, w kredycie ekologicznym tylko jedna cecha jest akceptowalna jako cecha, która daje efekt inwestycji początkowej. Która to cecha? Dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Zasadnicza zmiana. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, w rozumieniu również usług świadczenia, ale zasadnicza zmiana. Tylko to, ten, ta cecha kredytu ekologicznego przy kredycie ekologicznym jest uznana pozostałe. Produkcja dodatkowego towaru, nowego produktu, zmiana jakiegoś urozmaicenie oferty. One nie są akceptowane standardowo w definicję inwestycji początkowej się wpisują, ale przy kredycie ekologicznym z tej, ta, z tej definicji kredyt ekologiczny korzysta tylko i wyłącznie wybiórcza, i mianowicie w oparciu ten program jest realizowany wyłącznie o zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego. I to należy pamiętać. Czemu to jest takie ważne? Ponieważ. Yy, aby korzystać z pomocy w tym, w tym kredycie ekologicznym, aby z niego móc skorzystać, trzeba yy, mieć pomoc yy, zapewnioną. Są różne poziomy pomocy. Yy, mówiłem Państwu o tym, że od 25 do 80%. Ale to wszystko zależy, z którego rodzaju pomocy korzystamy, a to, z jakiego rodzaju pomocy korzystamy, jest uzależnione, yy, od tego właśnie, czy mamy ten efekt y, początkowy, czy go nie mamy w tym projekcie. Projekt daje ten efekt, czy go nie daje. Możemy zrobić te same rzeczy praktycznie, ale raz uzyskają jedną pomoc, a w innym przypadku, dorzucając jakiś element, y, który da nam ten efekt początkowy, y, nagle się okazuje, że pomoc będzie zupełnie inna. Więc to jest bardzo ważne. Możemy, nie tylko zakres się liczy, ale również cel, jaki ta, ten zakres, jaki, jaki osiągniemy cel dzięki temu zakresowi prac. To jest bardzo istotne. Efekt początkowy jest bardzo ważnym elementem, zaraz chyba na drugim miejscu, bym powiedział, po, po audycie. Co tutaj jeszcze warto zauważyć? Ponieważ projekt się jest weryfikowany pod kątem merytorycznym i w wielu kwestiach jest sprawdzany przedsiębiorca, na przykład, czy, 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 czy podlega wykluczeniu, tak? czy zasady równości są przestrzegane, ale to są wszystko standardy takie, które, że tak powiem, automatem wszyscy wiemy, jak realizować. Natomiast o czym warto wspomnieć? O zasadach, Zrównoważonego rozwoju. Na to trzeba też zwrócić uwagę, realizując projekt. Projekt powinien spełniać dwie zasady zrównoważonego rozwoju. Mamy sześć zasad, nazwanych 6R, które, które, które dają takie wytyczne dla projektów. Jeśli któraś z tych zasad nie będzie możliwości spełnienia dwóch z tych zasad, tylko na przykład jedną no to można wykazać sobie, można wskazać inny, inną zasadę, przedsiębiorstwo ma do tego możliwość, nie ujętą w tych zasadach 6R, która jest specyficzna dla naszego projektu. Tą jedną zasadę możemy wskazać jakąś specyficzną i taka, taki jeden element. Parametr, który zostanie uzyskany, wzrostu efektywności w tejże zasadzie, musi być minimum na poziomie minimum 10%. Jeżeli robiliśmy coś, produkowaliśmy coś, realizowaliśmy coś i nasza, nasza działalność, nasze działania miały jakiś wpływ na środowisko w obszarze, który chcemy tu wskazać, to musimy go móc ocenić, zidentyfikować, zmierzyć, zwymiarować i wskazać, że nasze, nasz projekt przy czyni się do podniesienia tego parametru minimum o 10% właśnie. Jeżeli chodzi o zasady 6R, to są to zasady takie jak odmów, ogranicz, e, użyj ponownie, naprawiaj, oddaj do recyklingu, zastanaw, zastanów się, co możesz e, zrobić lepiej. E, Niektóre z nich warto omówić. Niektóre są jasne i oczywiste. Odmów. Cóż to za zasada? Tutaj chodzi o wyłączenie, na przykład z procesu produkcyjnego składnika używanego do produkcji jakiegoś towaru szkodnika, który jest, który jest szkodliwy dla środowiska. Musimy go wyeliminować w całości. Możemy skorzystać z tej zasady odmów. Mamy wtedy jedno kryterium spełnione. Jeśli właśnie wyeliminujemy w całości taki składnik, Używany w procesie produkcyjnym. Ale zaznaczam, wyeliminowanie w całości. Musi nastąpić nieczęściowe w całości takiego składnika. Zasada yy, yy, ogranicz. Ona przy tym produkcie w zasadzie jest, yy, przy kredycie ekologicznym, jest z automatu spełniona, bo mamy ograniczyć zużycie energii o minimum 30%. Więc już jedno. Z, tych, z Jedną z tych zasad mamy spełnioną z automatu, chcąc wnioskować o kredyt ekologiczny. Używaj ponownie, naprawiaj, oddaj do recyklingu. No tutaj to już są w miarę proste rzeczy. Zastanów się, co możesz zrobić lepiej. Chodzi tutaj o przemyślenie, w jaki sposób można proces produkcyjny zreorganizować. Aby na przykład logistykę poprawić, by wykorzystywać mniej energii, mniej zasobów. Więc tutaj są to tego typu kwestie często łatwo osiągalne z pozycji przedsiębiorcy. Bardzo łatwo często się okazuje, że można właśnie ten wskaźnik osiągnąć, ten cel. Więc, więc, więc on jest często właśnie wykorzystywany jako, jako drugi element. Teraz na slajdzie prezentuję Państwu mapę pomocy regionalnej. Jak zauważycie, poziom minimalny to jest od 15 i w zasadzie do 70% mapa. Pomocy regionalnej pokazuje do 70%. Dlaczego? Dlatego, że sama, e, sam kontur mapy obrazuje nam e, naniesienia wartości dla firm dużych, ale dla firm średnich i mniejszych jest jeszcze podbicie o 10% i 20%, więc finalnie te regiony, gdzie jest 50%, to jest do 70%. I to, jest, to wynika z mapy pomocy regionalnej. Od 15% w zasadzie do. 70%, a nasz kredyt ekologiczny jest od 25 do 80%. Proszę zobaczyć, że nakładają się tutaj różnego rodzaju jeszcze inne regulacje prawne na to, jak ten, to dofinansowanie jest skonstruowane. Mapa pomocy regionalnej tak naprawdę jest podbita na podstawie jednego z rozporządzeń o 10%. Jeszcze ten podstawowy poziom minimalny, zaznaczam poziom minimalny jest tutaj podwyższony, nie wszystkie poziomy, te maksymalne te, tylko minimalny poziom jest podwyższony o 10%. Stąd zaczyna się od, od tam, gdzie 15, zaczyna się od 25%, tam gdzie 20% to tam się zaczyna od 20% dofinansowanie dla przedsiębiorstw, tak? tam gdzie jest 25% od 35%. Tak, tak, to, tak to wygląda. I tyle, jeżeli chodzi o ten poziom minimalny od 25%. Dlatego on jest od 25%. Natomiast, jeżeli chodzi o 80%, mapa mówi o tym, że w zasadzie dla małych przedsiębiorstw do 70% jest dofinansowanie. A do 80% dokumentacja o tym mówi. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, co jest bardzo ważne, kosztów kwalifikowalnych. I teraz. To trzeba rozwinąć paroma słowami. Czym są koszty kwalifikowalne? Przy mapie pomocy regionalnej, przy pomocy regionalnej po prostu kosztami kwalifikowalnymi są koszty projektu. Ale... Jeżeli korzystamy z innej formy wsparcia, tam mieliśmy w slajdzie informację o siódmej sekcji GBR, tam były takie ustawy pomocowe, które, rozporządzenia pomocowe, które, które mówią o tym, że wesprzeć można przedsiębiorców inaczej, nie korzystając właśnie z regionalnej pomocy inwestycyjnej, to tam z kolei kosztem kwalifikowalnym nie będzie często, to też jest wyjątek pewien, nie będzie wartość, Kosztów tego projektu, tylko kosztem kwalifikowanym będzie różnica pomiędzy kosztami referencyjnymi projektu a kosztami, które poniesiemy. O co w tym wszystkim chodzi? Co to jest koszt referencyjny? Co to za różnica? Skąd ona się bierze? Jak się ją wylicza? Koszt referencyjny projektu jest to koszt innego projektu, który byśmy wykonali, gdybyśmy nie otrzymali wsparcia. Tą dotacją. Czyli chcemy zrobić dzisiaj jakąś instalację, która fotowoltaiczną w ramach całego projektu realizujemy kilka elementów, ale na przykład mamy jakąś instalację fotowoltaiczną, może to jest taki jeden z przykładów, powiedzmy. Tutaj akurat przy fotowoltaice zaraz jeszcze parę słów powiem, bo to jest szerszy temat, ale, 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 ale idźmy tym, tym torem. I teraz. Jeżeli nasza inwestycja nie ma efektu inwestycji początkowej. To nie skorzysta z mapy pomocy regionalnej, nie korzysta w ogóle z pomocy regionalnej. Nie ma efektu inwestycji początkowej, nie ma pomocy regionalnej. Czyli musi się oprzeć na, tych, na tej różnicy, tylko i wyłącznie kosztach pomiędzy kosztami referencyjnymi a kosztami naszej inwestycji. Czyli patrzymy, ile byśmy, jakie maszyny, jakie urządzenia, jakie jednostki wytwórcze, wytwarzające prąd byśmy musieli zainstalować, ile by nas to kosztowało, aby ten prąd wytworzyć. Koszt tych wszystkich urządzeń to jest wartość X. Koszt instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną na tym samym poziomie to jest Y. I tu jest sprawdzana właśnie różnica pomiędzy kosztami X, które byśmy ponieśli, a kosztami Y, które planujemy faktycznie ponieść. I ta różnica. To jest właśnie to są koszty kwalifikowalne. I te koszty kwalifikowalne dofinansowane są maksymalnie powiedzmy do 80% w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Więc tak naprawdę może się okazać, że koszt, to jest bardzo istotna kwestia i to BGK podkreśla, żeby patrzeć na inwestycje w taki sposób, aby starać się robić inwestycje z efektem początkowym, właśnie, ponieważ może się okazać, że ten koszt referencyjny instalacje podobne, dające podobną, podobny efekt do tego, który chcemy uzyskać w zasadzie kosztują podobnie, albo tylko są nie wiem 20% tańsze niż to, co my chcemy zrobić. I zobaczcie Państwo, że wtedy, tym kosztem kwalifikowalnym okazuje się, że to jest różnica 20% w zasadzie pomiędzy. Czyli 20% naszych kosztów to jest tylko koszt kwalifikowalny. I te 20%. Jako koszt kwalifikowalny, to jeszcze z nich mamy dofinansowanie maksymalnie do 80%. A może się okazać, że i 40, i 50, ale maksymalnie do 80. Więc może się okazać, że, że to się po prostu ekonomicznie nie do końca opłaca. Yy, że warto zrobić ten efekt, inno, yy, efekt innowacji, yy, efekt yy, początkowy uzyskać, bo zupełnie o innych poziomach dofinansowania mówimy. Czyli mamy od 25% dofinansowania, ale do 80% kosztów kwalifikowalnych. I teraz kosztami kwalifikowalnymi może być albo cały projekt, yy, wszystkie koszty projektu, albo część kosztów stanowiąca różnicę pomiędzy kosztem projektu, jaki byśmy wykonali bez dofinansowania. Odpowiadający tym samym parametrom, który chcemy uzyskać, a tym, co faktycznie wydamy. To jest bardzo ważna rzecz. I na to wszystko trzeba spojrzeć też od strony właśnie audytu. Ten audyt, przygotowując, musi również to uwzględniać, musi uwzględniać te inwestycje, które dadzą nam efekt początkowy, jeśli chcemy taki efekt początkowy faktycznie mieć w swoim projekcie i uzyskać te maksymalne poziomy dofinansowań. Tak więc tutaj audyt jest od początku kluczowy. Przygotować go trzeba niezmiernie dobrze, bo on warunkuje w zasadzie wszystko. Jak wygląda w ogóle proces wnioskowania o dotację, o kredyt? Jak to się wszystko realizuje? Mianowicie kredyt... Yy, yy, Kredyt, kredyt ekologiczny to jest taki produkt, który polega na tym, że najpierw wykonujemy, wykonujemy ten audyt. My, jako Bank BNP Paribas, możemy Państwa wspomóc w doradztwie. Nasz zespół ekspertów, o którym wspomniałem, jest w stanie wskazać Wam rozwiązania, policzyć pewne rzeczy, takie, czy faktycznie warto u Was dokonywać pewnych modernizacji w zakresie, ale to jest istotne, właśnie. Nasi eksperci zajmują się budynkami, instalacjami, nie zajmują się Maszynami, urządzeniami y, służącymi produkcji, tak? Możemy was wesprzeć w tym obszarze, natomiast takie doradztwo techniczne, fachowe po naszej stronie dotyczy budynków, instalacji budynkowych, termomodernizacji, właśnie wszystkie wymiany instalacji. Na to wszystko możecie y, y, z naszej strony liczyć, możecie z nami w tym obszarze współpracować. Przygotować możemy, wam, możemy pomóc Wam w przygotowaniu tego audytu. Y, współpracujemy, jak wcześniej wspomniałem, z firmami audytorskimi, które już tutaj szeroki, pełen zakres przygotowują audyt, uwzględniający wszystkie Wasze potrzeby. Tak, te podprojekt, podkredyt ekologiczny, czyli również z tą częścią maszynową przygotowują, więc macie kompleksową, że tak powiem, obsługę, korzystając z naszych usług na wysokim poziomie, tak naprawdę. Teraz tak, mając już ten audyt, kierujecie się Państwo do banku, uzyskujecie, składacie wniosek o wydanie premii, wydanie promesy. Kredytu ekologicznego. Ta promesa jest podstawą dla Was do złożenia wniosku o dofinansowanie do BGK. To jest obligatoryjny załącznik. Załącznikiem takim jest audyt oraz promesa właśnie kredytu ekologicznego. BGK musi wiedzieć, że wy ten kredyt ekologiczny macie w dyspozycji. Bank musi taką premię, promesę przygotować. Jak, jak złożycie wniosek do BGK mając te załączniki, audyt oraz naszą promesę, BGK przeprowadzi postępowanie konkursowe, zweryfikuje wnioski, oceni projekty, sporządzi listę rankingową. Jeśli jesteście na liście rankingowej, Automatycznie promesę udzielenia premii ekologicznej przez BGK. Ta promesa będzie dla nas z kolei podstawą już do zawarcia umowy kredytu ekologicznego. My, jako bank, realizujemy te czynności najszybciej, jak się da, ponieważ ważność tej promesy wystawionej przez BGK to jest okres jednego miesiąca, 30 dni dokładnie. Nasza promesa z kolei, ta wcześniej wydawana, żeby móc wnioskować, to jest okres sześciu miesięcy, więc spokojnie ten, ten proces Państwo sobie uzyskania kredytu ekologicznego zrealizujecie. O to się nie martwić, nie trzeba. Jak macie już promesę z BGQ, podpisujemy umowę kredytową. Po podpisaniu umowy kredytowej, Zgłaszany jest oczywiście ten fakt do BGK-u, zaczynacie realizować projekt. Wnosicie wkłady własne, jeżeli zaplanowaliście na jakimś poziomie, na przykład nie wiem, 20-30%, wnosicie wkłady własne, uruchamiacie kredyt, realizujecie kredyt właśnie ze środków, inwestycje z kredytu, ze środków pochodzących z kredytu ekologicznego, realizujecie projekt. Po realizacji projektu rozliczacie całościowo, rozliczacie całościowo. Ten projekt z BGiem, tę dotację, ale w międzyczasie rozliczacie cząstkowo tę dotację jeszcze, BGK wymaga, aby co 6 miesięcy, nie później niż co 6 miesięcy, składać wniosek o płatność taką pośrednią. Dla was to są pieniądze, które, które już się pojawiają, a dla BGK jest to kontrola nad realizacją i postępami projektu. Więc tak naprawdę rozliczacie ten projekt już po drodze, cały czas go realizując, a na końcu po prostu rozliczacie całościowo. Resztę tego projektu i wszystko, co do tej pory, jakby zostało zrobione. Jeżeli to zrobicie, jeżeli to rozliczycie. To jak, jak wyglądają te rozliczenia, jak wyglądają te premie, te zaliczki. To wszystko trafia na rachunek dotacyjny, specjalny rachunek otwarty w banku, tylko i wyłącznie, właśnie pod rozliczanie tego projektu, i środki finansowe muszą być lokowane, właśnie kierowane na ten rachunek, na ten rachunek dotacyjny. Rachunek spłacający, spłacający ten kredyt ekologiczny, ta dotacja, właśnie ta tak działa, że środki pochodzące, pochodzące z dotacji, z premii ekologicznej, muszą spłacać część kapitałową kredytu. Czyli one są kierowane bezpośrednio na rachunek, na rachunek, który jest rachunkiem do spłaty kapitału kredytu ekologicznego. O tym należy pamiętać. To jest taki rachunek właśnie pod tą dotację specjalnie przygotowany. To z niego będziecie. Spłacać saldo kapitałowe i to na ten rachunek będzie wpływał, w, 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 będą wpływały te dotacje. Nie powinno się spłacać dotacji, e, przepraszam, kredytu samemu. E, od tak e, po prostu nadpłacę, bo mam środki. Dlaczego? Dlatego, że ta premia jest wypłacana w wysokościach tych procentowych, które są dla nas dostępne, ale. I tu jest bardzo ważne, ale nie więcej niż saldo kapitałowe z tytułu kredytu ekologicznego pozostające do spłaty. Jeżeli Państwo mieliście kredyt, spłaciliście go, nadpłaciliście i teraz jeszcze Wam została do rozliczenia jakaś dotacja, już nie ma takiego zadłużenia, nie, dostacie, nie dostaniecie nic. Jeżeli spłacicie kredyt przed najpierw wpływem tych środków z dotacji, zostanie to skorygowane o to, co spłacicie. Pamiętajcie proszę Państwa, że ogranicza Was saldo, saldo kapitałowe z tytułu właśnie kredytu ekologicznego. Jak będzie dotacja wypłacana, zostanie wypłacona tyle, ile jest Wam dostępna w ramach tych poziomów wsparcia, ale nie więcej niż saldo z tytułu kapitału. Więc to jest bardzo ważna, istotna informacja. Przejdziemy teraz do przygotowania projektu od strony technicznej. My jako bank, jak powiedziałem, wspieramy Was również Państwo w przygotowywaniu audytu, jeśli jest taka możliwość, zaznaczam, nie zawsze możemy dokładnie Was wesprzeć w jednym z programów, które posiadamy. Jest program u nas realizowany o nazwie Elena. Jest to program, który daje możliwość dofinansowania do audytów tej części budynkowej, instalacyjnej do 90% kosztów takiego audytu. Nie wszystkich możemy obejmować przedsiębiorców, jakby tym, nie wszystkie projekty tym audytem. Jest on kierowany szeroko, nie ma takich wyłączeń jakby co do samych struktur organizacyjnych przedsiębiorcy, ale są ograniczenia dla efektywności projektów. Założone są pewne parametry, które projekt musi spełniać, aby mógł zostać objęty tym programem Elena. I teraz nasze wsparcie, nasza pomoc, naszych ekspertów dla Państwa jest niezależna od tego, czy korzystacie z tego programu ELNA, czy nie. Będziemy wam doradzać, będziemy wam wspier was wspierać, będziemy wam pomagać przy określaniu y, tych parametrów, które są potrzebne do y, uzyskania kredytu ekologicznego i y, uzyskania tego efektu. W tym będziemy was wspierać merytorycznie. Mamy swoje po to zasoby powołane właśnie takie wiedzowe, mamy swoich ekspertów, będziemy was w tym wspierać. Natomiast dodatkowo, możemy Was objąć, będziemy Was mogli niekiedy objąć, dodatkowo właśnie programem Elena, który da Wam dodatkowy element właśnie dofinansowania do 90% kosztów audytu. I to jest do weryfikacji właśnie z naszymi ekspertami. Jak będziecie korzystać z ich pomocy? W momencie, kiedy będziecie już z nimi na konsultacjach, bo będziecie planowali realizację projektu, będziecie ustalali te zakresy, sprawdzali, to oni wam powiedzą, czy dany projekt się kwalifikuje do właśnie wsparcia w ramach programu Elena. Tak więc tutaj mamy kolejny atut naszego banku, jako jedyni właśnie mamy taki program, który prowadzi, który nasz bank prowadzi, program Elena. 90% dofinansowanie do audytów. Tak jak powiedziałem, część budynkowa, instalacyjna, ona jest w takiej postaci finanso, dofinansowywana. Więc tutaj bardzo szeroko możemy Państwa wspierać. Nie tylko wiedzą merytoryczną, pomocą naszą, doradztwem technicznym, ale również jeszcze ograniczając koszty audytu w wielu przypadkach. No i proszę pamiętać, że przez to, że my już od lat działamy na tym rynku, w tym zakresie właśnie we wsparciu transformacji. Też mamy relacje z podmiotami wykonującymi te audyt. To jest bardzo ważna informacja, która, która, która powoduje, że no ten projekt będzie gładko miał szansę przejść, będzie mądrze od początku skonstruowany, będzie miał szansę na najwyższe dofinansowanie i nie będziecie Państwo mieli w okresie trwałości problemów, że tak powiem, z utrzymaniem tych wskaźników. To jest strasznie ważne, jak od początku do sprawy, do projektu podchodzimy. Y... Jak wygląda w ogóle audyt, jakie on zawiera elementy, co on, co on może w sobie mieć? Standardowo audyt energetyczny mówi nam już o tym, jak ten projekt powinien wyglądać, jakie elementy powinien zawierać, co trzeba zmodernizować. On pokazuje kilka scenariuszy i u, też oblicza to wszystko, uzasadniając to ekonomicznie. Niektóre rzeczy, które są nieopłacalne, koszty są nadmiarowe. Audyt to wykaże i wskaże, że on nie rekomenduje tego, tak? czyli mogą być jakieś rzeczy do poprawy. Ale niekoniecznie zasadne, ponieważ mogą zbyt duże koszty ze sobą ciągnąć, aby było warto w ogóle to realizować. I taki audyt może wykazać, że. Taka rzecz jest, może być do zrobienia, ale nie jest rekomendowana. Więc liczy się to, co jest rekomendowane audytem, to się właśnie liczy dla kredytu ekologicznego. Stąd ten audyt jest niezmiernie ważny. Pro, projekt może mógłby teoretycznie określony być na iluś elementach, składać się z wielu elementów, ale rekomendacja audytu jest tu kluczowa, bo nie zawsze, nie wszystko trzeba zrobić, jeżeli faktycznie audyt tego nie rekomenduje, a dobrze wykonany audyt będzie również uwzględniał to, aby koszty nie były nadmiarowe. Dodatkowo audyt może mieć takie elementy, Szczegółowe, bardzo głęboko wnikające w konkretną przestrzeń, w konkretny obszar, to nie jest wymagane jakby dla kredytu ekologicznego, ale jeżeli specyfika inwestycji jest taka, że dana firma ma instalacje bardzo złożone i jest potrzeba wejścia głębiej, informacyjnie właśnie w jakąś strukturę pomp ciepła, przykładowo, w jakieś chłodnictwo, elementy chłodnictwa, coś jest specyficznego. W danej branży, w danej jednostce organizacyjnej, to również te firmy audytorskie, przygotowując audyt, mogą bardzo głęboko i szczegółowo, precyzyjnie wejść w ten obszar i spełnić te potrzeby, te Państwa oczekiwania, ponieważ projekt, po prostu Wasz projekt, może tego wymagać ze względu na specyfikę Waszej działalności. Tak więc to też jest uwzględnione. Więc proszę pamiętać, audyt wskazuje wszystko tak, jak trzeba pod kątem kredytu ekologicznego, Porusza wszystkie obszary, ale jeśli specyfika branży wymaga głębokiej analizy danego obszaru, to również jest to uwzględniane, jest to możliwe. Są takie kompetencje przy audycie wykazywane przez te firmy audytorskie, więc o to proszę się nie martwić przy współpracy z nami. Audyt energetyczny zawiera właśnie elementy takie jak zestawienie dokumentów, inwentaryzację, wykaz uprawnień, określa właśnie optymalny wariant, opis techniczny tego wariantu. Może jeszcze dotyczyć oświetlenia odnawialnych źródeł energii. Tak więc audyt jest faktycznie elementem kompletnym, kluczowym. Bardzo ważne jest, jak powiedziałem od początku, dobrze żego zrobić w sposób przemyślany, skonsultowany. I do tego właśnie was Państwo namawiam, aby się z nami kontaktować. To jest zespół ekspertów naszych, którzy pracują właśnie w departamencie wsparcia transformacji energetycznej. Są to osoby, które doradzają właśnie w kwestiach technicznych, w transformacji, więc z ich pomocy możecie Państwo skorzystać. Ja już ze swojej strony dziękuję za uwagę i przejdziemy teraz do sesji pytań. Sprawdźmy, jakie, jakie niejasności jeszcze się tutaj pojawiły. Pierwsze pytanie, które widzę, czy kredyt ekologiczny może być również dla firm działających w branży rolniczej. To zależy. Produkcja rolna nie, ale już podmioty pracujące w tej branży rolniczej, już tak, trzeba indywidualnie PKD konsultować najlepiej z BGK, aby nie było wątpliwości. Tak, tak, tak to wygląda. Kto może wykonywać audyty? No, tutaj sytuacja jest akurat. Ciekawa bym powiedział, oczywiście należy powiedzieć osoby uprawnione, choć dokumentacja dla programu Kredyt Ekologiczny tego nie wymaga. Niemniej jednak proszę pamiętać, że jest to fachowa wiedza i tak jak powiedziałem, jest to kluczowe, więc nie należy pochopnie, że tak powiem, zlecać audytów. One faktycznie, od nich zbyt wiele zależy i to jest zbyt wielkie uwiązanie we wskaźnikach, później we wniosku dla państwa i też może być duża nadmiarowość kosztów. Trzeba robić ten projekt również ekonomicznie zasadnie, więc nie polecam osób, które nie mają dobrych, oprawnie i sporego doświadczenia akurat. Czy remonto, modernizacja jest obowiązkowa, jeśli mam dwa budynki, a tylko jeden spełnia aktualne normy warunków technicznych? To jest bardzo istotna kwestia, co modernizujemy. O tym faktycznie nie wspomniałem. Jeżeli mamy przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną, jakąś złożoną z dwóch budynków, różnych maszyn to my określamy, jako, jako beneficjent przyszły, określamy, co jest, co jest przedmiotem tego kredytu inwestycyjnego, co jest przedmiotem projektu. To my to określamy. Jeżeli wskazujemy, że projekt realizowany jest na terenie jednego budynku, to audytujemy jeden budynek. Jeżeli wymieniamy maszyny w tym budynku, audytujemy te maszyny. Nie może być tak, że audytujemy maszyny w jednym budynku i versus, z budynkiem zostawiamy innym Drugim na terenie, na terenie przedsiębiorstwa. Jeżeli audytujemy, też nie może być tak, że audytujemy samą maszynę. Jeżeli audytujemy maszynę, musimy też zaudytować budynek, w którym on jest zlokalizowany. Tak więc tak, tak wygląda kwestia tych, 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 tych budynków. Czy bank może mi przygotować wniosek do BGK o premię ekologiczną? nie, nie przygotowujemy takich wniosków, to Państwa oświadczenie, jak ten wniosek należy złożyć, to Wy wskazujecie, jakie przyjmujecie parametry i założenia przy tym programie. I to Wy będziecie z nich rozliczani. My wam pomagamy na początku przy montażu właśnie tego audytu, tych założeń do audytu, ale to wy decydujecie o wszystkim, to wy będziecie za to odpowiedzialni. Dlatego, nawet jakbyśmy chcieli pomóc, to nie możemy. Więc tak to, tak to wygląda niestety. Jeśli odpa odpadłem w pierwszym naborze, to mogę wziąć udział w kolejnym. Tak, to jest już kwestia, o której też wspominałem, że teraz. Drugi nabór będzie na początku roku, więc jeżeli faktycznie Państwo się nie zakwalifikujecie w pierwszym naborze, możecie wnioskować o to dofinansowanie w drugim. No, chyba że odpadliście ze względów yy, takich, że jesteście wykluczeni z jakiegoś powodu jako przedsiębiorca. Fundusze, nie wiem, sprzeniewierzyliście, inne, unijne, wyjdzie, bo są różnego rodzaju zasady wykluczenia, takie podstawowe. Jeżeli tam byście odpadli w pierwszym konkursie, no to niestety, ale wtedy w drugim również odpadniecie. Euh... Jakie PKD przedsiębiorstwa są wykluczone z kredytu ekologicznego? Nie ma listy PKD wprost podanych. Są czynności, działania, które są wykluczone. Jest mowa w dokumentacji konkursowej o określonych regulacjach prawnych, które wykluczają dopiero. Więc proponuję stosować analogię trochę jak dla kredytu na przykład technologicznego. Tam w instrukcji wypełniania wniosku już były konkretne wykluczenia branży podawane, więc można się trochę na tym opierać. Ale jeżeli faktycznie nie mamy jakąś niejasność, to lepiej dopytać BGK o konkretnie nasze PKD i nasze czynności, które faktycznie wykonujemy. Bo może być tak, że wykonujemy kilka różnych wiadomo czynności wchodzących w różne PKD, gdzieś na coś, może się, coś się może na coś nakładać. Więc, żeby to dobrze ująć, w zasadzie. W zasadzie to tutaj wykluczeń, to co jest w regionalnej pomocy inwestycyjnej wykluczone, to z kolei może być sfinansowane w większym zakresie w oparciu o tą siódmą sekcję GBER, o której wspomniałem. Więc, więc tutaj tych, tych wykluczeń będzie, będzie troszeczkę mniej, ale mówię każdorazowo, dlatego trzeba by było odpytać BGK, jeśli mamy co do tego wątpliwości. W przypadku, gdy budynek nie jest już w pełni użytkowany od Lat, to czy uda się oszczędzić, oszczęd, oszacować, przepraszam, teoretycznie zużycie energii u rzeczoznawcy, czy będzie to wystarczające jako określenie bazowe zużycia energii. Nie. To od razu mówię, bo taki temat trochę przerabialiśmy gdzieś na konsultacjach z BGK, że no, musi być jakaś, jeżeli mówimy o jakiejś modernizacji produkcji, to musi być jakaś produkcja. Modernizacji w, 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 miejsca, w którym coś jest świadczone, to musi to być tam świadczone. więc więc no, tak, tak to niestety wygląda, że, że, że chodzi o takie aktywne obiekty. Nie możemy. My się też pytaliśmy o to, czy można do, zaadoptować magazyn, wykorzystywany do, do, do składowania czegoś tam, modernizując go termicznie, na przykład, wykorzystywać go do pracy jakiejś tam biurowej, przebudowując go i tak dalej. Czy to będzie efekt inwestycji początkowej na przykład? No To na, na przykład nie będzie efekt inwestycji początkowej. Jeżeli to nam ma służyć, wykorzystywane, to było do jakiegoś magazynowania, czegoś, ale mieliśmy to wykorzystywane, no to w jakimś tam zakresie, no to te parametry, które mamy tutaj wykazane, no to one da mają dać nam te parametry yy, oszczędności, ale należy pamiętać jeszcze jedną ważną rzecz, że jeżeli element jest projekt, jest projekt jest złożony z kilku elementów, to ten projekt yy, nie musi musi całościowo yy, obniżać tą energię pierwotną o 30%, nie każdy element projektu czyli na przykład termomodernizacja może dać nam obniżenie zużycia energii o 30%, bo, 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 bo będzie coś tam termicznie, izolacja super działała i da to nam taki efekt, a maszyna da nam wymieniona da nam efekt inwestycji początkowej. Te elementy można łączyć i efekt końcowy całego projektu się tutaj liczy. Czy wniosek może złożyć firma, która poza działalnością produkcyjną prowadzi też działalność usługową w postaci wynajmu pomieszczeń biurowych? Działalność usługowa jest akceptowana. Czy wynajem pomieszczeń biurowych? Nie wiem szczerze, tego typu działalność, gdy. gdy... Myślę, że myślę, że warto to dopytać BGK bardziej, bardziej na tak chyba niż na nie, ale, ale trzeba to dopytać, skonsultować. Czy, wniosek, czy wnioskując wyłącznie na OZE, jeden wnioskodawca może złożyć wniosek obejmujący dwie budowle, budow, obejmujący budowę instalacji dla trzech różnych punktów? Jeden przedsiębiorca może złożyć wniosek obejmujący OZE, tak naprawdę budują, na budowę instalacji OZE na własny użytek i tylko w ilości takiej nominalnej, ile faktycznie przedsiębiorstwo używa. Więc tak należy na to patrzeć. To jest jedyne kryterium takie ograniczające, aby, aby ta wartość nominalna w produkcji nie przekraczała potrzeb przedsiębiorcy. Nic ponad to, co przedsiębiorca wykorzystuje, nie może się tam w mocach pojawić. Czy audyt energetyczny musi, być, musi wykonać jedynie jednostka certyfikowana? Nie, nie musi, ale zalecam. Naprawdę program jest bardzo złożony technicznie i można na tym dużo stracić. W dokumencie audytu jest miejsce na informacje o certyfikatach, posiadanych uprawnieniach, ale jest to informacja, o tym tak naprawdę. Nie musi, ale, ale zalecam. Za dużo się dzieje później problemów, więc naprawdę zalecam. Czy kredytodawcą jest BNP, a środki pochodzą z BNP? Bank BNP Paribas udziela kredytu, środki pochodzą z BNP Paribas, my udzielamy kredytu, premia ekologiczna pochodzi z BGK, ze środków unijnych, i spłaca udzielony przez nas, przez nas, kredy, przez nas kredyt. Czefek początkowy to zmiana technologiczna wpływająca na zmniejszenie energochłonności. Energo może wpływać na energochłonność, na zmniejszenie, ale nie, nie jest to warunkiem efektu początkowego. Czyli efektem początkowym będzie zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego. Yy, możemy wykazać, że robiliśmy coś w sposób X, a teraz będziemy robić po, w sposób Y, ponieważ zmieniliśmy instalację, mamy nowoczesne rozwiązania, zupełnie inaczej będziemy to produkować w sposób nowoczesny i dzięki temu na przykład uzyskamy tą energochłonność obniżoną. Não? Uh... Ale to nie jest jakby, energochłonność jest wy, 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 wynik, wynikiem, że tak powiem. Może być wynikiem efektu początkowego, ale nie jest efektem początkowym. Na jaki czas kredyt jest przyznawany? No to zależy od projektu, od rodzaju projektu, bo weryfikujemy rodzaj projektu nie więcej niż 20 lat, ale w zależności od tego, z jakim projektem mamy do czynienia. Czy można założyć panele fotowoltaiczne na budynku najmowanym za zgodą? Właściciela budynku. Tak, jeżeli chodzi o projekt, to on może być realizowany w ogóle. Nawet modernizacja może być budynku, termomodernizacja wykonana na cudzym budynku, ponieważ pamiętajcie proszę, że są różne powiązania pomiędzy podmiotami. Jakieś firmy powiązane są osobowo nawet, tak, i jedna firma jest dysponentem majątku, a druga firma prowadzi w nim działalność. Jeżeli mamy zabezpieczone korzystanie z tego obiektu w okresie trwałości. Projektu 3-5 lat, wiem że nie zostaniemy, że tak powiem, wyrzuceni z tego obiektu. To faktycznie możemy dokonywać tych, tych, tych realizacji tego projektu na w zasadzie cudzym obiekcie. Tak? Nie jest to zakazane, jest to ok. Ważne, żebyśmy tylko mieli pewność, że w okresie trwałości będziemy mogli ten projekt mieć zachowany we wskaźnikach. Czy może Pan jeszcze raz omówić inwestycje z efektem początkowym i bez w związku z tym procent dotacji? To jest dłuższy temat, tak naprawdę, dlatego, że jest to szeroko uwarunkowane. Na przykład, tylko dawa nam jeszcze jedną informację, że sama, sama fotowoltaika, jeśli nie mieści się, jeśli nie będzie efektu inwestycji początkowej, to nie skorzysta na przykład z regionalnej pomocy inwestycyjnej, cały projekt. Jeżeli zrobimy samą termomodernizację, to też nie skorzysta z pomocy regionalnej pomocy inwestycyjnej i to nie będzie ta mapa, tylko ta różnica w kosztach. Różnica w kosztach przy termomodernizacji to jest na przykład. Doprowadzenie budynku do bieżących warunków technicznych budynku, a to, co chcemy faktycznie zrobić, jeżeli wykracza poza te normy, to różnicą tutaj jest i tym kosztem kwalifikowalnym byłaby tylko i wyłącznie ta różnica pomiędzy tym, co zrobimy, a, a tymi bieżącymi warunkami technicznymi. Więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby mądrze do tego podejść w sposób zrozumiały, bo produkt jest w tym zakresie złożony, jak od początku to powiedziałem. Wydaje się być prosty, a on jest złożony czy jeśli mamy instalację OZE małą możemy ująć w projekcie kolejną zdecydowanie, zdecydowanie większą zmiana w tym zakresie jest możliwa możemy powiększyć nie więcej niż 50 kW pików i pamiętajcie proszę to co powiedziałem państwu wcześniej na własne potrzeby nie więcej niż wykorzystujemy Ile wynosi przybliżony koszt audytu energetycznego? Nie odpowiem Państwu na to pytanie. To już jest kwestia poza naszym bankiem, jeżeli nie korzysta klient z naszego dofinansowania, ale jest to związane przede wszystkim z trudnością przedsięwzięcia, bo skala może być różna, skomplikowanie inwestycji jest bardzo różne, więc proszę o kontakt z ekspertami do spraw transformacji energetycznej. Oni będą mogli Państwo określić, w przybliżeniu ten koszt w zależności od właśnie powierzchni, zakresu, rodzaju nieruchomości, standardu tej nieruchomości, to, to takie podstawowe informacje będą Państwo mogli nasi eksperci już określić, ale szczegóły informacji już w firmach audytorskich, które, które to realizują, my będziemy mogli pewnie w niejednej sytuacji wspomóc Was, tak jak powiedziałem w programie Elena, do 90% ten audyt dofinansować. Czy wasi audytorzy audytują również maszyny, linie produkcyjne? Audytorzy tak. Bo to, tak jak powiedziałem, są firmy audytorskie, z którymi my współpracujemy, wykonują kompletne audyty pod kredyt ekologiczny również. Oni działają na rynku od wielu lat, my z nimi od lat współpracujemy, więc oni audytują wszystko. Tylko ten program Elena, nasz, o którym wspomniałem, tylko on to dofinansowanie to do tej części budynkowej, i instalacyjnej. Tam jest dorzucane, jeżeli możemy, oczywiście to dofinansowanie 90%. Wtedy oczywiście ten audyt, który jest wykonywany, jeżeli jest szerszy, no to firma audytorska. Uwzględnić w kosztach zapewne jakąś tam część, w zależności też od specyfiki projektu. Jak się okaże, że część maszynowa jest szalenie kosztowna, a część budynkowa wybitnie tania, bo macie wszystkie normy spełnione, mały, prosty budynek z wszystkimi dokumentami świeżymi i w zasadzie ten koszt audytu budynkowego jest niewielki, no to, no to też tutaj wtedy na pewno my nie zastosujemy takiej, takiego programu Elena, nie będziemy dofinansować, bo po prostu nie jest to warte wchodzenia w ten program. Czy będzie udostępnione nagranie z webinaru, tak? Czy można złożyć wniosek na inwestycje dla, bank, do, dla banku, którego właścicielem jest wnioskodawca, ale dla budynku, przepraszam, ale budynek jest wynajmowany innej firmie usługowej, czyli jako właściciel, tak? No, trzeba się wykazać w tym budynku to znaczy tak, projekt dotyczący samego budynku może zostać złożony oczywiście, jeżeli chcemy sam budynek modernizować, oczywiście jak najbardziej możemy, jeżeli nie interesujemy się maszynami w środku, produkcją i tak dalej, możemy złożyć do samego budynku, jest to nasz budynek, możemy, tyle tylko, że będzie nam trudno uzyskać ten efekt inwestycji początkowej i będziemy mieli na zasadzie tej, tej różnicy pomiędzy tym doprowadzeniem budynku do stanu warunków technicznych, bieżących, a tym, co faktycznie zrobimy, to to będzie ten nasz koszt kwalifikowalny. Yy, czy, bank, czy bank energii jest, też wchodzi w ten program? Tak, oczywiście, tak jak wcześniej już tam w prezentacji się pojawiało, yy, magazynowanie energii jest elementem, który może yy, tutaj wchodzić w grę, bo będzie nam wspiera, nas wspierał, będzie nam zabezpieczał nasze moce przerobowe, aby one faktycznie w sposób niezakłócony działały poprzez do, ciągłą dostawę energii. Czy mówiąc o małej instalacji oze, mówimy o instalacji powyżej 50 kW. Mała to jest do 50 kW, mała to jest mikro. W dokumentacji bgk tak naprawdę się pojawia mała instalacja OZE. Oni tak troszeczkę to sobie zredagowali, rozmawialiśmy o tym z nimi. Oni mieli na myśli oczywiście mikroinstalację OZE, tą, która jest do 50 kW i tak należy zapisy dokumentacji bgk rozumieć. Ja już chyba większe, tak, już więcej pytań nie mamy. Bardzo się cieszę, że, że udało się na wszystkie Państwu odpowiedzieć. Zachęcam do kontaktu z nami, z naszymi ekspertami do spraw transformacji energetycznej. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji. No i cóż, czekamy w takim razie na Państwa, na kontakt i będziemy wspólnie realizować Wasze przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.